Witamy wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Klubu Tygodnika 3.0 na kanale Klubu Jagielońskiego. Ja nazywam się Bartosz Brzyski. Ze mną jest stały nasz komentator, prezes Paweł Musiałek. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Bartek, witam wszystkich. I gość, publicysta, redaktor Łukasz Warzecha. Łukaszu, bardzo długo musiałbym przedstawiać wszystkie tytuły, w którym pisałeś. Myślę, że dzisiaj najważniejsze, że prowadzisz sam. Kanał na YouTubie, więc zapraszamy wszystkich tam do, do no, twoich komentarzy. Rzadko jestem przedstawiany, więc bardzo dziękuję. Tak rzeczywiście, można powiedzieć Łukasz Warzecha, YouTuber. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo, bardzo dziękujemy, że się zgodziłeś przyjąć do nas od nas to zaproszenie i zacznę chyba od wysokiego C, dlatego że na naszych łamach jest do przeczytania już tekst Pawła Musiałka dotyczący w skrócie mówiąc no właśnie takiej hipokryzji i nierównowagi, jeśli chodzi o ocenę tej poprzedniej władzy. I nierównego boiska, czy pochyłego boiska na niekorzyść prawicy, ale to odsyłam do tekstu bezpośrednio. Natomiast ciebie, Łukaszu, chciałem zapytać o to na początek. Jak oceniasz no właśnie te podwójne standardy, czy oceniasz te, 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 te standardy jako podwójne, czy raczej zgadzasz się z tymi komentarzami, które mówią o tym, że mamy do czynienia z przywracaniem praworządności, więc to, co robił PIS, a co robiła koalicja obywatelska, to są dwie różne historie, trzeba na nie inaczej patrzeć. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że przeczytałem ten tekst Pawła Musiałka z dużą przyjemnością. Nie w, dlatego, żeby on pisał, Paweł pisał o przyjemnych rzeczach, bo raczej to są mało przyjemne rzeczy, ale to jest po prostu bardzo dobry tekst. No i też widać, że e, chyba to jest takie moje przypuszczenie, pisany z, z, z dużą wewnętrzną irytacją na te sytuacje, takie przynajmniej odniosłem wrażenie. Natomiast myślę, że Paweł w tym tekście bardzo celnie uchwycił kilka rzeczy. Akurat ta kwestia pochyłego boiska wydaje mi się dosyć dobrze opracowana i to jest teza, która się często powtarza, ale na przykład uchwycenie tego, z jakiego powodu obecna władza nie próbuje nawet współpracować z prezydentem. No, to jest bardzo celne spostrzeżenie, które się nieczęsto do tej pory pojawiało. No, chyba tutaj mogę trochę zaspoilerować krótko relacjonując, że nie chcę współpracować, bo być może boi się, że to by się udało. A po resztę argumentacji już odsyłam do samego tekstu. Więc ja podzielam. W powiedzmy 85% spostrzeżenia Pawła z tego tekstu te 15% o tym możemy za chwilę porozmawiać. To bardziej dotyczy diagnozy tego, kto grał do tej pory, kto ma pod górę, i czy możemy tutaj mówić o prawicy, bo Paweł takiego używa stwierdzenia, prawica dokonując pewnego. Prawica, czyli ci, którzy rządzili poprzednio, dokonując pewnego, moim zdaniem, jednak nieuprawnionego utożsamienia, ale o tym za chwilę, bo pytanie było inne. Otóż, czy rzeczywiście mamy do czynienia z nierówną grą? Tak, absolutnie mamy do czynienia z nierówną grą. Przy czym ja bym zwrócił przede wszystkim uwagę, nawet nie na to, jak ta gra jest interpretowana z zewnątrz, bo że z tej strony ta nierówność będzie. To, to chyba to wszyscy widzieli, niezależnie od tego, co by się wydarzyło w Polsce, choć wydarzyło się znacznie więcej i gorzej niż mogliśmy się spodziewać. Więc no, ja myślę też, że to udawanie, że gra się toczy nadal w, w, w ramach pewnych zasad, udawanie przez różne zewnętrzne organy, które były bardzo wyczulone do tej pory na um, pogwałcanie, nawet najdrobniejszych jakichś reguł czy najdrobniejsze pogwałcanie reguł to się robi to udawanie się robi coraz trudniejsze ale bardziej patrzę na to jak reagują ludzie którzy nie są bezpośrednio sprawcami tego zamieszania ale są albo należą do tak zwanych kreatorów opinii albo są po prostu uważnymi obserwatorami polityki którzy cały czas próbują przekonywać że tak naprawdę wszystko jest w porządku. To jest dla mnie nie tylko w jakiejś mierze intelektualna zagadka, bo wydaje mi się to tezą, no, wziętą już kompletnie z sufitu, ale ja myślę też, że to jest realny problem społeczny. I to jest może ten aspekt, o którym, którym Paweł się w swoim tekście nie zajmował, ale też po prostu tekst nie jest o tym, to nie jest zarzut do tekstu. Natomiast ten, to niesamowite rozgrzanie emocji społecznych, i mówienie, że białe jest czarne, bo tak naprawdę no, widać gołym okiem, nawet w dniu, kiedy nagrywamy ten program, widać to po kolejnych wydarzeniach i kolejnych oświadczeniach, że mamy do czynienia z totalną anarchizacją porządku prawnego w Polsce. Ale nadal ja czytam, że to jest naprawianie. No. To jest tak, jakbym, nie wiem, no miał nieporządek na półce i przyszedł tam z kilofem, zaczął kilofem walić w tę półkę i przekonywał, że przecież ja porządkuję. No bo jak już wszystko rozwalę, to potem sobie poukładam na nowo. A my nawet nie wiemy, jak by to miało być poukładane. Dobrze, to w takim razie nie chcę, żebyś Pawle teraz rekonstruował swój tekst, natomiast myślę, że do tego wątku społecznego dojdziemy, ale chyba musimy się uporać jeszcze z tym poczuciem, że z jednej strony staramy się w miarę obiektywnie patrzeć na rzeczywistość, a jednocześnie jesteśmy spychani w taką niszę, w której nagle jesteśmy z tronnikami, często właśnie prawicy, a tak naprawdę mamy poczucie, że te kategorie są no, różnie dobierane, różnie stosowane i różnie oceniane. Więc, Pawle, jakbyś ty mógł zrekonstruować tę część, która dotyczy Twojego poczucia, które chyba mamy wspólne, że jednak nowa władza jest oceniana w zupełnie innym standardzie niż poprzednio. To, co jest najbardziej irytujące, to wcale nie działania obecnej władzy, bo myślę, że nikt się chyba nie spodziewał tego, że te działania będą wyglądać inaczej. Jeżeli obserwowaliśmy uważnie to, co mówili politycy Platformy Obywatelskiej w czasie, kiedy byli w opozycji, no to dość jasno był sygnalizowany kurs na Silny rewanżyzm. Zresztą te emocje po stronie elektoratu Platformy, one również były bardzo mocne, więc to nie. Tylko sami politycy tą politykę rewanżyzmu kreowali, ale w pewnym sensie też odpowiadali na potrzeby elektoratu. No pytanie tutaj, kto pewnie byłby tym silniejszym, silniejszym bodźcem, ale pewnie nawet rozstrzygnięcie tego nie jest zasadne, bo tutaj oba te procesy na siebie nachodziły, nakręcały się i tworzyły tą ogromną siłę, która dzisiaj po prostu no, powoduje to, co powoduje. Więc ja tak naprawdę nie mam, nie miałem złudzeń, więc skoro nie wiem, Złudzeń, to i też nie, miałem, nie mam jakiejś szczególnej irytacji do, to, co, do tego, co obserwuję. Natomiast to, co wydaje mi się być jednak charakterystyczne i to, co wydaje mi się, że warto podkreślić, to, co na pewno zasługuje na silniejszą krytykę, no to jest reakcja przede wszystkim tych wszystkich środowisk prawniczych, konstytucjonalistów, liderów opinii, o których mówił Łukasz Warzecha, którzy bardzo skrupulatnie, bardzo paptykarską, mówiąc z językiem piłkarskim, rozliczali poprzednią władzę z wszelkich. Nadużyć władzy. I to mówię o nadużyciach nie, nieprzypadkowo, dlatego że mieliśmy do czynienia w przecież w czasach rząd, rządów PiSu z jednej strony z pewnymi przykładami łamania prawa, ale najczęściej nie było to wprost łamanie prawa, a pewne naginanie, wykorzystywanie pewnych luk prawnych, występowanie przeciwko duchowi pewnych. Przepisów, ale niekoniecznie nawet ich w prozłamanie. Dzisiaj uważam, że jest to dużo bardziej spektakularny gwałt niż miał to miejsce jeszcze kilka lat temu. Natomiast to naginanie było bardzo skrupulatnie wychwytywane, krytykowane, a teraz nagle okazuje się, że te same osoby, które wówczas bardzo ostro to potępiały, nagle okazuje się, że już takiej skrupulatności nie mają. I moim zdaniem, no, trzeba to powiedzieć wprost, że bierzemy udział w jednym wielkim spektaklu bardzo dużej hipokryzji, w którym to praworządność staje się instrumentem, jedynie pewnym parawanem, zasłoną. Która ukrywa to, co jest istotą tego sporu. A istotą tego sporu nie jest jednak spór prawny, tylko spór polityczny. Spór polityczny o, o prawicę, o PiS, o, o znacznie, bym powiedział, cywilizacyjnie donos... bardziej doniosłe kwestie. I tak naprawdę praworządność jest tylko kolejnym obszarem sporu, a więc. Można powiedzieć pretekstem bardziej aniżeli powodem tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia, i, i dzisiaj, kiedy właśnie czytamy te wszystkie opinie e, tych wszystkich osób, które wcześniej były dużo bardziej, e, dużo bardziej skrupulatne w rozliczaniu władzy, a dzisiaj mnożą dylematy, tworzą usprawiedliwienia, e, czy tworzą w ogóle też jakieś nowe prawne e, wygibasy, odchodząc od pozytywizmu prawniczego, wskazując na zasady słuszności, na ducha prawa, i tak dalej, no tych wszystkich argumentów e, e, dzisiaj się używa, kiedy się jeszcze używa się, kiedy Pierwszy raz, a kilka lat temu jeszcze zupełnie w słowniku tych pojęć u tych wielu ludzi nie było. Także, także bardziej ta, ta, ta hipokryzja mnie dzisiaj irytuje, i to tą hipokryzję w pierwszej kolejności w tekście chciałem wyeksponować, bo to, że ekipa Donalda Tuska no, będzie tak naprawdę chciała kontynuować ten bałagan, i tak jak powiedział Łukasz Warzecha, goni z Kilofem, bo dla mnie oczywiste, bo jest to po prostu w interesie politycznym i dzisiaj Donald Tusk jest beneficjentem rozwałki. Systemu sądownictwa, który, który rozpoczął PiS. No i nie ma interesów w tym, żeby go naprawiać, bo przecież na takiej, takiej właśnie brudnej wodzie się najlepiej pływa i w sytuacji, w której można sobie wybierać wyroki, wybierać izby, wybierać, wybierać sędziów, no to. Każda władza po prostu ten komfort chciałaby mieć, no to dziwne, żeby Donald tu z takiego prezentu nie skorzystał. Ja bym, jeżeli mogę, to ja bym jeszcze wskazał na jedną rzecz, i bardzo się cieszę z tego, że to zupełnie wprost Paweł napisał w swoim tekście. Mianowicie, bo wielu, wielu publicystów, czy nawet analityków, to poziom wyżej niż publicysta, jakoś ma opory, żeby to przyznać. Mianowicie, że to nie jest w gruncie rzeczy spór prawny. Mało tego, żeby zamaskować tę rzeczywistość, czy te, te rzeczywiste powody, o których Paweł mówi, wręcz przekonuje się, że to absolutnie jest tylko spór prawny. Ja sobie przypominam taką sytuację sprzed kilku tygodni, dwóch czy trzech, kiedy byłem w tej tak zwanej, jak niektórzy mówią, neo-TVP-info i tam partnerem do dyskusji był jakiś pan mecenas. Który, się, który został poproszony o zabranie głosu i ten pan mecenas mówi ależ oczywiście tu jest wszystko prawnie absolutnie jednoznaczne rząd mógł zrobić tak i tak bo tam przepis taki i taki na co ja mówię przepraszam panie mecenasie ale pan jest z inicjatywy wolne sądy no pan po prostu przedstawia jeden z punktów widzenia który akurat pasuje pańskiemu pańskiej grupie, pańskiemu środowisku i to tak jest z obu stron tak jest, chociaż bardziej chyba jednak z tej strony, która jest związana z obecną władzą. Wychodzą ludzie i przekonują, to jest wszystko bardzo proste. Tu nie ma w ogóle żadnego dualizmu prawnego tu jesteśmy tylko my, my jesteśmy w prawie, a oni nie są i na dowód przytaczają od razu 58 różnych artykułów i paragrafów. No nie, jeżeli będziemy się dawali na to łapać, to nie zrozumiemy, o czym naprawdę jest ten spór, więc. Jeszcze raz yy, yy, dzięki Pawle, że napisałeś to zupełnie wprost, że to nie jest tak naprawdę spór prawny. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do tych tez, które były jeszcze przed tekstem Pawła, bo to na prawicy jest dość żywy temat, chyba głównie prawda Jarosław Kaczyński propagował te tezy, pisał o nich Rafał Ziemkiewicz, to znaczy o tym, o tym doświadczeniu pierwszego PiSu lat 2005-2007 i, i tej walce PiSu z, z wymiarem sprawiedliwości, czy systemem sądowniczym i jakby szerokie pytanie, to znaczy, czy Prawo i Sprawiedliwość w tej e, kadencji 2015-2023 musiało pójść na wojnę z, e, z sądami, czy musiało się pokusić, no właśnie, że przełamać ten słynny imposybilizm, bo Paweł w swoim tekście, wybacz Paweł, ja się nad, interpretowuje, piszesz o tym, że ze względu na to, że to boisko jest nierówne, to tak naprawdę trzeba się było pogodzić z tym, że m, tego sporu wygra się nie da, i że ta krucjata przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i chęć jego zmiany musiała spalić na, na panewce. Jak ty patrzysz na te prawicowe tezy, które od lat przecież są, są w obiegu cały czas i z którymi się mierzymy? Do mnie Bartku, czy tak, do Łukasza? Tak, tak, nie, Paweł, do ciebie. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość faktycznie przyjęło taką interpretację, w której e, musi jechać po bandzie, żeby zrealizować swój program, żeby zrealizować swoje obietnice. Lata 2005-2007 były okresem, w którym ostatecznie e, sędziowie i środowisko szerzej prawników, e, udowodniło, że jest bardzo mocno antypisowskie. W związku z tym nie ma po co konsultować się z nimi w sprawie jakichkolwiek zmian. W wymiarze sprawiedliwości, czy szerzej w jakichkolwiek zmianach ustrojowych, ponieważ z definicji wiemy, że ci ludzie będą przeciwko nam, w związku z tym tak naprawdę nie ma sensu nawet tworzyć pozorów, bądźmy można powiedzieć integralni i pokażmy jaka jest prawda, pokażmy, że to jest grupa, która etycznie, intelektualnie, moralnie nie, nie ma prawa stać nam na przeszkodzie, szczególnie, że przecież mamy bardzo szeroką legitymizację społeczną do zmian, które chcemy przeprowadzić. Taka była uważam interpretacja Racja Jarosława Kaczyńskiego, który przecież na wojnie z sędziami jest od początku historii III RP. Pytanie kluczowe jest, czy, czy Jarosław Kaczyński ma rację. Ja uważam, że dużo racji ma, ale jednak w bardzo wielu miejscach przesadza. Rację ma co do tego oczywiście, że środowisko prawnicze było niechętne prawicy, szczególnie tej rozumianej właśnie jako, w tym nurcie, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, tu będę precyzyjny, precyzyjny żeby też Łukasz nie zaprotestował, że nadużywam tego pojęcia prawica. Chodzi o tą prawicę w Polsce, która faktycznie jest dominującym nurtem, dzisiaj reprezentuje ją PiS i była to, był to nurt, jest to nurt, który bardzo mocno kontestuje szeroko elity trzecie RP, a elity prawnicze są, można powiedzieć, wręcz no, kluczowym elementem tego, tego systemu. W związku z tym mamy tutaj od dawien dawna już pewien, pewne napięcie, które występowało między tym środowiskiem a politykami PiSu. To napięcie oczywiście raz miało, e, miało takie fazy bardzo ostre, raz mniej. Przypomnę jeszcze historię w ogóle, kiedy Prawo i Sprawiedliwość powstało, ale obiecuję bardzo krótko. Lech Kaczyński, Przecież, kiedy zdobywał popularność jako Minister Sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, no to zdobywał tą popularność na hasłach chociażby zaostrzenia kodeksu karnego, w ogóle takiego ostrego podejścia do kwestii prawnych. Wiele wtedy środowisk prawniczych krytykowało to podejście, uważając, że ono jest populistyczne. I właśnie na, na tych hasłach Lecha Kaczyńskiego, Jarosław Kaczyński zbudował PIS, czyli można powiedzieć, u samego zarania tej partii stała taka bardzo zdecydowana krytyka pewnej doktryny prawnej, która była dominująca w III RP, którą narzucili prawnicy, sędziowie, którzy w tym systemie mieli dominujące znaczenie i z tego powodu Jarosław Kaczyński zaczął właśnie tą wojnę, ale moim zdaniem zdecydowanie przesadził, jeśli chodzi o ten poziom usprawiedliwienia własnych działań. To znaczy, chcę powiedzieć, że to, że mamy pewne środowiska, które potencjalnie są nam nieprzychylne, na pewno nie powinno zwalniać Prawa i Sprawiedliwości, trzymania się pewnych standardów i, i trzymania się pewnej... No, Wprost powiem, konstytucji, pewnego ładu ustrojowego i nawet jeżeli chcemy go zmienić, mamy do tego prawo, no to musimy mieć odpowiednią konstytucyjną większość. Problem polegał na tym, że pis tej większości konstytucyjnej nie, nie miał. W przeciwieństwie chociażby na przykład do Wiktora Orbana na Węgrzech, na których lubiał się wzorować pod pewnymi względami Rostov Kaczyński, a decydował się na pewne rozwiązania, które de facto, można powiedzieć, ten ustrój delikatnie zmieniał. I w tym sensie ja przyznaję rację krytykom rządów Prawa i Sprawiedliwości, że wiele decyzji, które Prawa i Sprawiedliwość podjęło, było decyzjami wychodzącymi poza te ramy, w których powinniśmy się poruszać. No, dość przypomnieć chociażby jedną, jeden ten symboliczny moment zaprzysiężenia tych sędziów, nazwijmy już ich dublerów, którzy rozpoczęli Problem z Trybunałem, Konst... Trybunałem Konstytucyjnym. Więc kończąc, chcę powiedzieć, że Jarosław Kaczyński, stawiając diagnozę o tej niechęci, miał na pewno sporo racji. Było, był to. Zarówno komponent, można powiedzieć, relacyjny, to znaczy niechęć w ogóle taka środowiskowa, jak i komponent, bym powiedział, taki merytoryczny, dlatego że Jarosław Kaczyński po prostu uważał, że władza polityczna powinna być władzą, która ma szersze pole manewru, i to nie chodziło tylko o to, że chciał władzę dla siebie, bo przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński chociażby krytykował bardzo mocno Donalda Tuska przed lat, kiedy ten zdecydował się rozdzielić funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jarosław Kaczyński sprzeciwiał się temu, żeby. Władza polityczna oddawała swoje kawałki władzy, swoje poletka różnym grupom, różnym korporacjom, w nadziei, że te korporacje potrafią lepiej tym własnym poletkiem zarządzić. Jarosław Kaczyński w to nie wierzył. Uważał, że to, dotyczy, to tylko będzie generowało pewną patologię, dlatego władza polityczna, pomimo że sama też pewne patologie generuje, jest rozwiązaniem lepszym. Więc tutaj mamy też pewien komponent y, pewnego merytorycznego sporu, w którym ja przyznaję się uczciwie i ciekaw jestem zdania Łukasza. Ja uważam, że w tym sporze dużo racji ma Jarosław Kaczyński. To znaczy, ja uważam, że w dzisiejszym świecie zakres władzy politycznej tak bardzo został ograniczony różnymi mechanizmami, że w momencie, w którym. Politycy coś obiecują, no, ludziom stają się bardzo często bezzemni, no ale ta. Ta, to, nie, to nie oznacza, że my możemy do tego e, bardzo delikatnego pokoju szklanego wejść e, po prostu z kilofem i robić co chcemy, a Jarosław Kaczyński, zdaje się, taką filozofię wybrał. Także tutaj postawię kropkę, bo pewnie tutaj e, i tak nie. już za dużo mówię. Więc Jarosław Kaczyński, podsumowując, ma trochę racji, ale jednocześnie zdecydowanie wychodził poza ramy, które, e, które powinien. Nie przypadkowo wypuściłem ten temat, bo wydaje mi się, że jednak to, co się dzisiaj dzieje, jest pewną kontynuacją generalnie. Sporu, które się od wielu lat w Polsce toczy, więc wyłuszczając Łukaszu, czy uważasz, że prawnicy dzisiaj stanowią właśnie tą zasłonę dla politycznego sporu, który się toczy od dekad już w Polsce i on przyjmuje tylko coraz bardziej patologiczny kształt? To pytanie yy, wydaje mi się bardzo ciekawe i tutaj widzę trochę pole, właśnie do, do polemiki z Pawłem. To znaczy, yy, w jakiejś mierze, jakbym miał procentowo to określić, to powiedziałbym 60%, powiedzmy 60-70%. Jest tak, że rzeczywiście środowisko prawnicze, ale może szerzej elity, są z pewnych, ja bym to określił, immanentnych przyczyn wrogie temu, co uważają za prawicę. Znów podkreślam, co uważają za prawicę, no bo te kategorie są takie. Bardzo umowne, a pisto nie prawica, zawsze to powtarzam. Więc. Ale to natomiast... osobną rozmowę o tym zrobimy. Tak. Natomiast te pozostałe procenty, w których się nie zgadzam, wynikają z tego, że po pierwsze, mam wrażenie, że ten problem elit, w tym prawniczych, z prawicą, czy z tym, co uważają za prawicę. Zwłaszcza jeżeli ta prawica ma być. Uosabiana przez prawo i sprawiedliwość, w dużej mierze zawsze był problemem, może w jakiejś mierze, zawsze był problemem nie tylko treściowym, ale też dotyczącym formy, powiedziałbym, estetycznym. I paradoks polega na tym, że pis na tym estetycznym kontraście z elitami, czy na takim nawet momentami populistycznym antyelitaryzmie się zbudował. Przecież to, o czym Paweł wspomniał, czyli ta, to dążenie do ostrej polityki karnej, które realizował Lech Kaczyński, no to był trochę taki, niezależnie od merytorycznych względów, to był trochę taki antyelitarystyczny populizm. Na zasadzie my tu bronimy ludzi, prawda? Niech przestępcy siedzą w więzieniach, a zobaczcie, ta zła elita chce ich wypuszczać. Więc pierwsza konkluzja z tej mojej oceny byłaby taka, że Gdyby umieć grać, bo ja trochę inaczej odczytuję tekst Pawła niż Ty, Bartku. To znaczy, nie tak, że PiS był skazany, PiS prawica, był skazany na porażkę, tylko raczej, że powinien był uwzględnić, w jakich warunkach gra i korzystać z tych instrumentów, które ma dostępne. No, po prostu takie jest boisko. Trudno, to musimy tak biegać, żeby na tym pochyłym boisku też wbijać gole. Trzymając się tej analogii. Ale oni nie, trochę nie chcieli, a trochę nie mogli tego robić, bo na tym antyelitaryzmie właśnie zbudowali się, jeżeli chodzi o poparcie społeczne. Z drugiej strony, żeby rozgrywać sprawy skutecznie już nie na poziomie wyniku wyborczego, tylko na poziomie tego, jak się organizuje państwo, musieliby z tego antyelitaryzmu zrezygnować, musieliby jakby zaspokoić tę estetyczną potrzebę elity. Czy to by było w 100% możliwe? Pewnie nie. Ale wiele było takich momentów, kiedy mam wrażenie, że dla krótkotrwałego efektu wśród wyborców, nawet efektu sondażowego, efekt antyelitaryzmu był sztucznie i niepotrzebnie podkręcany. Jeżeli spojrzymy na jeden z kluczowych momentów poprzedniej władzy, zgadzam się, że. Takim pierwszym momentem było zaprzysiężenie nadmiarowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Moim zdaniem ewidentne złamanie Konstytucji, ale jedyne takie ewidentne złamanie Konstytucji przez PiS. To potem mieliśmy jeszcze moment takiego właśnie nagięcia, interpretacji alternatywnej przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa, kiedy zdecydowano, że. 15 sędziów będących członkami Krajowej Rady Sądownictwa będą wybierali politycy, a nie sędziowie spośród siebie. Ja byłem zawsze zwolennikiem myśląc o tym jaki to może wywołać efekt tego, żeby spróbować zadziałać na zasadzie dziel i rządź, czyli zaspokoić potrzebę, można powiedzieć estetyczną części środowiska sędziowskiego, pozostawiając jednak sędziom wybór tych przedstawicieli można to było zrobić, już nie chcę tu wchodzić w detale, ale można to było zrobić choćby poprzez spłaszczenie siły głosu wszystkich sędziów, dlatego że siła głosu sędziów przy wyborach do KRS była zróżnicowana w zależności od tego, czy był to sędzia sądu rejonowego, okręgowego, sądu najwyższego, no, czyli elita sędziowska miała najmocniejszy głos w tych wyborach. A tutaj można było przyjść, powiedzieć, proszę Państwa, każdy z Państwa ma jeden głos. Czy to jest sędzia Sądu Rejonowego w Pindulewie Dolnym, czy to jest sędzia Sądu Najwyższego w Warszawie. I ja też pamiętam argumentację przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, bo robiłem o tym wywiad jeszcze, to był, nie wiem, jakiś 2016, 2017 rok. No i oni dokładnie mówili to. Co Paweł powiedział. To znaczy, nie, to by się nie dało, bo my wiemy, że ci sędziowie są przeciwko nam, generalnie, próbowaliśmy z nimi rozmawiać, ale patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, skutków i dla PiS, i dla prawicy ogólnie, i dla państwa, uważam, że to byłaby mimo wszystko znacznie lepsza droga. No pewnie, że ci sędziowie by nie wybrali do tej Krajowej Rady Sądownictwa wszystkich tak, jakby sobie życzył PiS. No ale to, to, było, to jest oczywiste. Nigdy tak nie jest, jeżeli się nie ma pełnej kontroli nad mechanizmem. Natomiast gdyby PiS był w stanie spojrzeć dalej, bardziej strategicznie, to powinien był iść, moim zdaniem, właśnie w tego typu rozwiązania. To jest oczywiście tylko przykład, o czym mówię. Po to, żeby grać trochę metodą przeciwnika, po to, żeby właśnie osłabić ten estetyczny wstręt on by nadal pozostał w jakiejś mierze i byłby to w części wstręt już nie estetyczny, tylko ideowy, czyli ta gra by się nadal toczyła, ale moim zdaniem dla przeciwnika ona byłaby w tym momencie jednak dużo trudniejsza. Czyli podsumowując, PiS, który dla elity reprezentuje prawicę, bardzo często po to, żeby osiągnąć krótkotrwały efekt wśród swoich wyborców, Podkręcał negatywne uczucia, wręcz wrogość wobec siebie, bo uważał, że mu to przynosi korzyść. Natomiast, jak widzimy dzisiaj, suma summarum okazało się jednak przynajmniej takie jest moje zdanie że ta korzyść jest krótkotrwała, często nawet złudna dla państwa jest to niszczące, a ostatecznie na końcu dla prawa i sprawiedliwości po prostu jest niekorzystna. To w takim razie ja was wykorzystam to, co skoro jesteśmy już w tym duchu takiej ciągłości, bo mam wrażenie i po polemizuję teraz ja z tobą trochę Łukaszu, to znaczy mam wrażenie, że. Obaj chcielibyście, aby ta, ten PiS był trochę inny wizerunkowo, estetycznie, a wtedy część tej elity by zaakceptowała no, tę tej, tej część prawicy. Natomiast ja mam wrażenie, że no nieprzypadkowo PiS inaczej wygląda dziś niż wyglądał w latach 2005-2007 i że po prostu to się wpisuje trochę w ten światowy trend, to znaczy, że coraz bardziej zagrożona elita, to jest to, co pisze Paweł trochę w swoim tekście: że coraz bardziej zagrożona ta liberalna elita maksymalnie próbuje się zmobilizować po to, aby no właśnie uchronić się przed tym taką prawicową prawicową reakcję spod znaku samoobrony w pasiastych w, w pasiastych krawatach. No zobaczmy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych z Donaldem Trumpem i niechęcią do akceptacji tego, aby w ogóle wystartował bodajże w The Wall Street Journal. A, był Bartku, hmm. pozwoli, że, pozwoli, że wejdę ci w słowo, bo to jest akurat bardzo dobry przykład, moim zdaniem jednak popierający moją tezę. Bo co robi Trump? Trump celowo wzbudza uczucia wrogie elicie u swoich wyborców, bo on ma przed sobą po pierwsze wybory, więc potrzebuje tego, tych uczuć, dlatego że potrzebuje po prostu zebrać poparcie. Ale po drugie, Dlatego, że on jest realnie silny dzięki tym uczuciom, bo taka jest konstrukcja amerykańskiego systemu. Trump w dużej mierze, chociaż popełnił błędy, ale pokazał to w swojej pierwszej kadencji, że jest w stanie rządzić jakby w dużej mierze obok systemu. Oczywiście, jak mówię, popełnił przy tym dużo błędów, ale moim zdaniem, mimo wszystko, dowiódł, że można rządzić niejako obok systemu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast PiS zachowywał się tak, jakby miał siłę Trumpa czy siłę Orbana z Orbana większością konstytucyjną podczas kiedy jej nie miał. No tak się działa w systemie, jaką się ma realną siłę. Jeżeli pis tej siły realnej nie miał aż takiej, to powinien był bardziej grać środkami, które miał dostępne. Powinien być bardziej, był powinien był być bardziej jak lis, a mniej jak tygrys, bo się to okazał po prostu tygrys dosyć że tak powiem sklapcaniały, no taki słabowity, no Dobry, słabo dobrze, sobie radzący, to, no to w duszowy. Pa, Pawle, czy, czy, czy ty w, tym samym, w tej samej percepcji co Łukasz myślałeś o tym, jak PiS powinien te władze sprawować? Dobrze Bartek, że zacząłeś polemizować, bo tak naprawdę ja się z Łukaszem w dużej mierze zgadzam, jeśli chodzi o rekomendacje, więc dobrze, że pojawił się inny głos i, i ja się do tego Bartek Odniosę, ale zacząłbym od, y, y, Łukaszu, od tego, że jak powiedziałeś na początku, że się zgadzasz ze mną w 60 czy 70%, to ja później na podstawie Twojego rozwinięcia tej polemiki nie zaważyłem, bo tak naprawdę ja się ze wszystkim zgadzam z tym, co Ty powiedziałeś. To znaczy, też ja pisowi bym rekomendował dokładnie takie działanie, o, tu, o, o którym Ty powiedziałeś. Jedna tylko rzecz, chyba, wydaje mi się być tutaj problematyczna, na której nie znam odpowiedzi. Mianowicie, Ty sugerujesz, że gdyby pis estetycznie Obsłużył elitę, to tak naprawdę zyskałby przynajmniej częściową przychylność, a więc utrudniłby trochę krytykę PiSu z pozycji praworządnościowych i jednocześnie nie osłabiłby swojego poparcia, nazwijmy to, w ludzie. A tak naprawdę, kiedy byśmy przeanalizowali. Wynik wyborczy PISów w 2019 roku, a przypominam, że tak naprawdę te najbardziej kontrowersyjne rzeczy dotyczące zmian w wymiarze sprawiedliwości działy się w tej pierwszej kadencji 2015-2019 to tak naprawdę, jeżeli dla ludzi miałoby to jakieś duże znaczenie, to ludzie powinni skarcić PISy w roku 2019. A tak się jednak nie stało. Okazało się, że jednak te kwestie praworządności były dla ludzi abstrakcyjne albo. Niestety, dla naszego toku rozumowania, ja bym to nazwał białej prawicy, czy pra prawicy takie nierewolucyjne, nie, nie robię z, z pod znaku Okazało się, że ludzie tak naprawdę no, w 2023 roku pokazali pisowi żółtą czy czerwoną kartkę, ale z innych powodów. Nie z powodów praworządnościowych. Ja uważam, że te, to musimy chyba przemyśleć, przetrawić. To znaczy, ja bym bardzo chciał, żeby tak było, Łukasz, o czym ty mówisz. Natomiast chyba jest tak, że politycy pisu, gdyby z nami tutaj byli w czasie tej dyskusji i mieliby takiego prawa szczerego głosu, to by powiedzieli: no, słuchajcie, macie wspaniałe rekomendacje. Z zakresu estetyki, ja się z wami zgadzam. Natomiast z zakresu polityki, i niestety nie, dlatego że ta mobilizacja ludzi, po prostu okazała się przeciwko sędziom, których lud po prostu nie lubi, okazała się być na tyle jakby też spajająca i dająca korzyść, że tak naprawdę tego długofalowego kosztu nie ma. I dzisiaj można powiedzieć, że PiS też nie ponosi chyba szczególnego kosztu, bo przecież dzięki temu, co się dzieje chociażby z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, też jest to pewnego rodzaju paliwo wyborcze, chociaż oczywiście w pierwszej kolejności pewnie jest to tragedia dla tych dwóch osób, które w tym więzieniu jeszcze siedzą, pytania: jak długo? To też ja bym chyba nie zaryzykował takiej tezy, że ostateczny bilans Prawa i sprawiedliwości w wymiarze Prawa i sprawiedliwości jest wyborczo negatywny. To jest na pewno bilans negatywny z punktu widzenia państwowego, negatywny nie tylko poprzez to, z, jaki, z jakim skutkiem PiS zostawił polskie państwo, ale przede wszystkim. Utorował drogę Tuskowi, ułatwił Tuskowi tą rozwałkę, już kompletną, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Natomiast obawiam się, niestety, takiej pesymistycznej diagnozy, że tak naprawdę dzięki temu, że mamy do czynienia dzisiaj z tym kolejnym gwałtem na praworządności, można powiedzieć, z takim jeszcze upgrade'em pod względem jakości, bo. PIS starał się zmienić ustój za pomocą ustaw, a dzisiaj koalicja rządowa stara się to robić kodeksem spółek handlowych, uchwałami, a pewnie niedługo dojdą rozporządzenia. Więc, więc ja się po prostu obawiam tego, że niestety ten bilans wcale nie musi być negatywny, choć bardzo bym chciał, bo to by oczywiście mobilizowało PIS do jakichś zmian. Natomiast pewną jaskółką w, w tym rozumowaniu. Mogę, mogę adwocem? E, Ukażę to daję ci, daję ci, już tam mam adwocem, natomiast jedno zdanie, żebyś, jak już też adwocem, to też żebyś się do tego ustosunkował, bo na końcu, jednak, ja jedną jaskółkę widzę. To znaczy, ta jedna jaskółka w przypadku PiSu polega na tym, że PiS dzisiaj faktycznie za pomocą tego, tej mobilizacji, która powoduje, że jest większa jedność, nie ma problemów z Solidarną Polską, przynajmniej chwilowo, wydaje się, że ten obóz jest bardzo mocno stementowany, to jednak ja mam wrażenie, że mamy taki vibe z 2011 roku z mitu smoleńskiego. Wtedy ten mit był bardzo jednoczący, bardzo silny, ale był to mit zamykający PIS w 30% i dopiero wtedy, kiedy PIS ten mit zostawił w 2015 roku, on mógł dojść do władzy. Więc dzisiaj ja bym politykom PISu zarekomendował: słuchajcie, zobaczcie sobie dzisiaj na poparcie społeczne, czy ludzie chcą, żeby kamiski z Wojsikiem byli dalej w więzieniu, czy popierają Was, Wasze interpretacje zmian w mediach publicznych, bo jeżeli nie, a wszystko na to wskazuje według CEBOSURZENIE, no to jesteście na dobrej drodze do tego, żeby być opozycją silną, ale dalej opozycją z 30%. Poparcie przez lata, co mając na uwadze brak zdolności koalicyjnej, no, nie wróży sukcesu, a raczej wróży wieloletni okres bycia w opozycji. Więc, Łukasz, jakbyś mógł. Łukasz, ad vocem, do, tak. już nie tylko adwokat. Ale może szerzej się odnieść też do tego ostatniego wątku, bo mi się wydaje, że jest ważny. Yy, więc najpierw yy, dwa słowa. Zastrzeżenia, wyjaśnienia do tego, co powiedziałeś na początku, komentując moją wcześniejszą wypowiedź. Otóż, po pierwsze, myślę, że trzeba to zaznaczyć może powinniśmy byli to zrobić, czy ja powinienem był to zrobić na początku w ogóle naszej rozmowy że jak to w realnej polityce jest, właściwie zawsze, nie mówimy tutaj o żadnych rozwiązaniach zero-jedynkowych, ani o tym, że coś jest w 100% skuteczne lub w 100% nieskuteczne. No, zawsze w polityce się stosuje różne środki, one się składają, na pewien wynik będący mieszaniną tych środków. Więc kiedy ja mówię o tym podejściu, o tym, o tym, Estetycznym ugłaskaniu elity, no to nie mam ani na myśli, że byłoby to stuprocentowo skuteczne, ani że miałby to być jedyny środek i dominujący w każdym momencie. Kiedy mówię o tym, że Pis powinien był być bardziej jak list, to mam na myśli właśnie umiejętne balansowanie, żonglowanie tymi środkami, czyli w pewnym momencie bardziej. Wychodzimy naprzeciwko elity w momencie przedwyborczym, trochę podkręcamy uczucia antyelitarne, żeby zdobyć dobry wynik, no i w ten sposób działamy umiejętnie. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że tak jak powiedziałem, żaden z tych środków nie miałby stuprocentowej skuteczności. I oczywiście, że nadal elity w przeważającej części byłyby antyprawicowe generalnie tak jak one rozumieją prawicę, natomiast yy, ja uważam, tak jak powiedziałem, że ta, ta siła tego, tego resentymentu byłaby jednak mniejsza, chociaż jeszcze jest ten czynnik, o którym tu nie powiedzieliśmy, który też ma duże znaczenie, czyli czynnik zewnętrzny. No i on by tutaj na pewno działał dosyć mocno mm, przeciwko prawu i sprawiedliwości. Yy, natomiast jeżeli chodzi o twoją ostatnią yy, ostatnie stwierdzenie dotyczące tego, co w przyszłości, i jak PiS powinien się zachowywać, no to w zasadzie tutaj stuprocentowo się zgadzam. Ja bym powiedział nawet więcej. Rozmawiamy o tym wszystkim miesiąc, już chyba jest miesiąc pełny po utworzeniu rządu Donalda Tuska, po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska. Rozmawiamy dwa miesiące po wyborach i ja nie widzę żadnego przetrawienia wyniku wyborczego przez Pista. Czy to jest tak, że oni płynnie przeszli od faktycznej porażki do siedzenia w okopach świętej trójcy? No i się ostrzeliwują z tych okopów świętej trójcy i wszystko jest super, panie prezesie. No, jesteśmy twardzi, zwarci, nikt nas z tych okopów nie wyciągnie. No tylko, że to jest właśnie cały czas siedzenie w okopach. I ja muszę powiedzieć, że to jest dosyć niepokojące. Znaczy, ten kompletny brak refleksji nad przyczynami, porażki, która przecież ma nie tylko twarz tego, że nastąpiła przegrana w sensie liczbowym, to znaczy, że koalicja ma po prostu więcej mandatów razem wzięta niż ma sam PiS, ale druga twarz tej porażki to jest totalna niezdolność koalicyjna. I to też jest jeden z, jedno z zastrzeżeń, czyli jedno ze wskazań na to, jak ślepą drogą była ta skrajna antyelitarność PiSu. Oni podkręcając te uczucia, jednocześnie obrócili przeciwko sobie w zasadzie wszystkich, bo to się dobrze sprzedawało. Dobrze się sprzedawało, że my jesteśmy jedynymi sprawiedliwymi, a w ogóle na tak zwanej prawicy to już w ogóle jesteśmy jedyni. No tylko potem się okazuje, że jak po wyborach politycy PiS przychodzili do polityków PSL, to politycy PSL się stukali w głowę. No bo. Po ośmiu po, po, po latach takiej polityki, jaką prowadziła partia Jarosława Kaczyńskiego, na propozycję wejścia w koalicję można się było tylko postukać w głowę. Mówiąc to wszystko, co powiedziałem wcześniej, miałem na myśli, że poza aspektem czysto wyborczym, czyli zbieraniem poparcia, to jest oczywiście bardzo ważne w momencie głosowania, jest jeszcze aspekt, Poradzenia sobie z pewnym układem takim nieformalnie instytucjonalnym, bym powiedział. Czyli to, są, to, jest ten, to jest to wszystko, co oplata instytucje, to jest cały system polityczny. I kiedy mówiłem o tym, że PiS powinien był grać sprytniej i powinien był mniej wzbudzać te, ten estetyczny wstręt części elit, to miałem na myśli to, że nie da się wygrać państwa, nie da się utrzymać władzy również, moim zdaniem. Mając ten cały system takiego miękkiego, miękki instytucjonalny system, miękki instytucjonalny mechanizm, mając przeciwko sobie. I właśnie to widzimy, to co się teraz dzieje, moim zdaniem, i ten wynik wyborczy, to jest tego dokładnie skutek, że PiS ten cały system obrócił przeciwko sobie. Wydawało mu się, że to jest dobrze, no bo na tym zyskuje, ale nie da się wygrać. To jest właśnie, można powiedzieć, hmm, ten kąt pochylenia boiska, o którym ty piszesz, ten, ten, ten system, o którym ja mówię, to jest ten kąt pochylenia boiska. Trzeba było działać na to, żeby, na rzecz tego, żeby to boisko się wypoziomowało, na ile się da. Nie da się w 100%, no tylko, że w tej chwili mamy taki kąt pochylenia, a można było zawalczyć, żeby on był taki, żeby był trochę mniejszy. PiS nawet nie próbował o to walczyć. To ja w takim razie wejdę jeszcze z jednym wątkiem, to znaczy, wątkiem tego, że w tym antyelitaryzmie PiS przede wszystkim zmobilizował swoich przeciwników, tak? Jakby próbując zmobilizować tych, którzy mieli tą emocję antyelitarną, jednak wprowadzając na scenę w tej ostatniej tej os ostatniej. Konwencji posła Tarczyńskiego, który tam zdechał, chodził po, po scenie. Jednak wydaje mi się, że przesadził z, właśnie z wbudzeniem tej mobilizacji anty, antychłopskiej, jakiejś takiej antychłopskiej reakcji. I ta, i ta, i to, i ta mobilizacja tych wyborców, tak? to, to mityczne jagodno, powaliło Prawo i Sprawiedliwość. Więc w tym sensie. Widzę, że chcesz powiedzieć coś Fajne, tak, bo fajne są, słuchajcie, symbole, symbole czy, 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 czy twarze, jak, jak poprzez twarze jakieś rzeczy opisujemy. I teraz mi przyszło do głowy, Bartku, kiedy to mówiłeś, że można by sobie skontrastować. Oczywiście ja tego używam umownie, ale tak, z jednej strony mamy posła, europosła Tarczyńskiego z Dechą. Ja też zwracałem uwagę na taką no, dramatyczną siermiężność tego przekazu. A niektórzy przyglądający się pisowi, rozważający ewentualnie, kto by tam mógł większą rolę odegrać w przyszłości, jako taki przykład kogoś właśnie w dużej mierze estetycznie, bo nie ideowo, będącego na drugim biegunie, wskazują kacpra Płażyńskiego. I teraz spróbujcie sobie wyobrazić, znaczy postawcie sobie tych dwóch ludzi obok siebie. Dominik Tarczyński z tą dechą tam mówiący o tym, że tu decha, tu będziemy gwoździe wbijać. A obok gdyby zamiast Starczyńskiego się pojawił prawnik, młody prawnik Kacper Płażyński, prawda? Który no, ma stanowczy przekaz ideowy, ale on go podaje w zupełnie inny sposób. Myślę, że gdyby PiS chciał wyjść poza tę swoją bańkę, to powinien iść w stronę tej estetyki, którą reprezentuje Kacper Płażyński. Znów podkreślam, używam go. Jako pewnej figury, prawda? Nie mówię tu, że to koniecznie musi być on, ale mam na myśli właśnie ten walor estetyki pewnej i takiego sprytnego podejścia do elit. Nie grozimy, nie gardzimy wami, bo to jest też kwestia trochę, myślę, tego. wiesz, PiS zyskał poparcie wyborców na tym, że powiedział: My rozumiemy. Że Wy się czujecie pogardzeni, ale jednocześnie bardzo wyraźnie dawał do zrozumienia, że gardzi elitami. Nikt nie lubi być pogardzany. To jest zawsze źle przyjmowane. I można było wyjść do zwykłych ludzi, i powiedzieć: My rozumiemy, że Wy się czujecie pogardzani i my Wami nie gardzimy, ale nie trzeba było jednocześnie pokazywać, jak się bardzo gardzi elitą. Moim zdaniem to by się dało połączyć. to tak. Ja... To nie, to chyba, Łukaszu znaczy, bardzo mocno wyrażasz to, jaki pewnie ja mam i my mamy podejście w klubie agilońskim, ale chyba niestety trzeba sobie powiedzieć, że to idzie w parze. To znaczy, to jest, to, czym ty mówisz, jest psychologicznie jednak trudne bo wymaga pewnego takiego autopowstrzymania się i moim zdaniem niestety bardzo ludzki mechanizm i dzisiaj tak naprawdę widzimy jak bardzo jest to mechanizm tak naprawdę uniwersalny, a nie przypisany do nie wiem, klasy ludowej, która ma być rządna takiego właśnie chłopskiego rewanżyzmu, bo dzisiaj te elity wykształcone i różni profesorowie również ten rewanżyzm przedstawiają, chociaż ubierają go w troszeczkę inne prawnicze szaty i moim zdaniem niestety jest tak, że jeżeli ktoś nami pogardza to po prostu my chcemy pogardzić tą drugą Stroną. I, I to jest niestety odpowiedź na pytanie, dlaczego ten Dominik Tarczyński z tą dechą pojawił się zamiast Kacpra Po prostu, bo, bo ten do, to Dominik Tarczyński to, i ta decha wyrażyła, wyrażała w znacznie bardziej wiarygodny sposób emocje. Zarówno przeciętnych działaczy PiSu, jak i chyba elektoratu PiSu. I to jest niestety smutna konstatacja dla nas, którzy pewnie chcielibyśmy trochę innej twarzy i, i ludzi, którzy dostrzegają w Prawie Sprawiedliwości już bardzo wiele trafnych diagnoz, czy nawet i rozwiązań, i potrafimy za to pochwalić. Natomiast no, niestety chyba jest tak, że to, co tu, Łukaszu, wskazałeś jako rzecz taką drugorzędną, albo coś, co da się łatwo zmienić. Pytanie, czy nie jest przypadkiem immanentną cechą prawa i sprawiedliwości w jej obecnym kształcie. To jest chyba pytanie, na które nie jest łatwo odpowiedzieć, ale chciałem je postawić, bo być może jest tak, że tak bardzo ta partia obrosła pewną, pewnym rewolucyjnym anturażem, że tak naprawdę nie jest w stanie, tak powiem, natrwale, nazwijmy tego symbolicznego kastra pożyńskiego, wystawić. On może się pojawić taktycznie na jednym, czy na drugim, czy na trzecim wiecu, no ale wszyscy czują, że w momencie, w którym to on będzie przesuwał się do, do tego centrum sprawowania władzy, kiedy to tego typu estetyka, tego typu narracja, tego typu bardziej wysublimowany język będzie będzie dominował, no to, to ci, którzy proponowali inne rozwiązania, po prostu też będą czuli, że nie są mniej potrzebni. Oni będą czuli, że, że ktoś im po prostu daje lustro przed twarz i w tym lustrze jeszcze to lustro jest jakoś takie troszeczkę krzywe i wcale nie widzą takiego obrazu, który chcieliby zobaczyć. Więc to jest moja chyba trochę odpowiedź na pytanie szersze: to znaczy, dlaczego ten pis nie zdecydował się na to estetyczne obsłużenie elit? bo nie tylko nie było takiego zapotrzebowania, a wręcz przeciwnie była chyba taka emocja pod tytułem pogońmy ich, dokładnie taka sama jak dzisiaj, jaką dzisiaj emocje ma elektorat Platformy wobec PiSu. Nie tylko w haśle rozliczenia PiSu zawiera się chęć wsadzenia do więzienia tych, którzy łamali prawo, ale ja mam wrażenie, że tam jest chęć Wręcz systemowej dele, delegitymizacji prawa i sprawiedliwości, delegitymizacji też prezydenta za to, że podpisywał to, co mu e, e, rząd podpowiadał. Więc, więc niestety to są chyba emocje tak bardzo e, uniwersalne, trwałe i zakorzenione we współczesnej kulturze politycznej, tak bardzo wzmocnione jeszcze algorytmami, tymi wszystkimi zjawiskami e, baniek, w których żyjemy, że e, nie chcę powiedzieć, że znikąd nadziei, ale ta nadzieja naprawdę na poprawę nie jest, nie jest duża. Znaczy, tak, ja się z Tobą w dużej mierze zgadzam, w tym sensie, że my rozmawiamy o czymś, co mogło być, co powinno było być, co by dało inny efekt, naszym zdaniem, ale rzeczywiście, no, realia są w dużej mierze takie, jak Ty mówisz ponieważ już pewne decyzje zostały podjęte, strategiczne, pewien wizerunek został wykreowany już lata, lata temu, no to rzeczywiście odejście od tego jest strasznie trudne, ale ja też bym powiedział, że może to otwiera jakąś przestrzeń, no bo mamy z jednej strony te, czy właściwie z dwóch stron, te, te, te dwa plemiona, które są w jakimś takim absurdalnym, śmiertelnym zwarciu szczepione i, i w ogóle nie widzą, że się ciągną nawzajem na dno, ale jednak gdzieś się otwiera w związku z tym jakaś strefa, jakaś możliwość dla tych, którzy mówią, no chwileczkę, przecież my wszyscy utoniemy, tak, pociągniecie nas na dno. Tych, którzy potrafią mimo wszystko stanąć obok. Ja tu nie chcę wskazywać teraz, kto to konkretnie będzie, czy to, czy to będzie, czy zadatki na to ma Polska 2050, czy Konfederacja, czy bardziej PSL, ale pamiętajmy o tym, że o ile te dwa plemiona główne, no rzeczywiście weszły już w taki klint, że faktycznie trudno je rozdzielić, trudno tutaj o opamiętanie, to przecież to nie są wszyscy. Ani wśród wyborców, ani na scenie politycznej. Prawda, się Bartku, czy... już ci oddaje, już ci Bartek no. oddaję głos, żebyś ty nam zadał kolejne pytanie, ale ja myślał, żeby, bo tak bo zależy mi jednak na, na jakimś optymizm, znaczy, czy optymizmu, nie wiem, czy to jest optymizm, ale jeżeli ktoś mówi, że Prawo i Sprawiedliwość było, to wracam Bartek, Twojego pierwszego pytania, czy było zdeterminowane do takiej polityki, jak ją prowadziło, to trochę w obronie, Łukaszu, Twojego stanowiska ja powiem: no, grzechem jest, grzechem jest to, że nawet nie spróbowało inaczej. Znaczy, gdyby spróbowało, gdyby wykorzystało wszystkie środki i okazałoby się, że to nie daje skutku, to, to wtedy faktycznie inaczej byśmy oceniali bardziej ostre działania i ten sam zarzut mam dokładnie do obecnej władzy, to znaczy ta władza jeszcze bardziej spektakularnie nie próbowała, nie próbowała współpracować z prezydentem, nie próbowała robić rzeczy w sposób legalny, ponieważ uznała, że nie jest to potrzebne. Tak Bartek, tułem jeszcze przepraszam komentarza. Do tak, ładnie klamrą spiąłeś to, że zadałem pierwsze pytanie, więc ponieważ już nie, nie mamy czasu, żeby zadać kolejne, to na koniec tylko powiem jeszcze od siebie, że wydaje mi się, że PiS nie obsłużył aspiracji, które sam wywołał, Wow. To znaczy, że podniósł jednak poziom życia jakiejś części społeczeństwa i ono też chciało estetycznie awansować, a PiS tego mu nie zapewnił. I teraz mam wrażenie, że jedyną opcją na wygrane PiSu to jest znów przepłynięcie, tak jak w 2015 Jarosław Gowin przypłynął z Platformy do PiSu, tak po tym, jak ultrasi Koalicji Obywatelskiej mówiąc kolokwialnie przegnął to, że jakieś centrum znowu przechyli się na drugą stronę i stanie się PiS jako Prawica szeroko pojęta, znów koalicyjna, a innego scenariusza, i znów to boisko przez, to, przez ten ruch centrum inaczej się trochę ułoży, ale ten, ten wątek chyba będziemy musieli kiedy indziej już poeksplorować. Także ja Wam bardzo dzisiaj dziękuję. Łukasz Warzecha, Paweł Musiałek. Dziękuję bardzo. A ja nazywam Dzięki. się Bartosz Brzyski, jeżeli wam się, podoba nasz, wam się podoba nasz format, to wesprzyjcie nas, zasubskrybujcie, link w opisie, a my zapraszamy do śledzenia i nas, i kanału Łukasza Warzechy, youtubera. Dziękuję bardzo.